Uwydatniło to mi pewne rzeczy. Ja wydawało mi się, że bardziej rotuję z backhandu, a mniej z forehandu. Okazało się, że jest odwrotnie, ale okazało się, że mój zamek backhandowy jest o wiele szybszy od forehandowego, więc staram się to teraz zbilansować, żeby poprawić te moje elementy. Czyli momentami grać backhandem bardziej rotacyjnie, bo to jest bardziej efektywne, a z forehandu przyspieszyć uderzenie. Ja daję to moim zawodnikom w jakichś tam odstępach czasu i staram się przeanalizować to, bo staram się poprawić te elementy, które gdzieś tam te wyniki wyszły. Tu nie chodzi o wartości bezwzględne, czy ta piłka poleciała naprawdę z taką, a czy nie inną prędkością. Ale w momencie, kiedy ktoś zagrywa forehand z prędkością X i po miesiącu pracy ten zamach w tym forehandzie jest X plus 5 czy 10 km, to znaczy, że jest szybciej. Krzysztof mógł dane uderzenie nie trafić czysto, ale generalnie przy pewnej ilości uderzeń od razu daje to obraz postępu i to jest najważniejsze, bo pracujemy nad postępem. Urządzenie jest uniwersalne, nieważne czy ktoś jest prawo, lewo ręczny, jaką rakietą gra, jakiej firmy, czy w danym momencie testuje rakietę i chce zobaczyć, jakie z niej są wyniki. To daje pełną skalę możliwości. Aplikacja jest bardzo przyjazna i bardzo łatwa do skorzystania, właściwie nie nastręcza żadnych problemów. Każda osoba, która w jakimś takim podstawowym stopniu potrafi obsłużyć telefon komórkowy, da sobie z nią radę. Dużo grać.